miniony weekend doszło do kolejnych ataków imigrantów, chcących przedrzeć się do naszego kraju na polskie patrole strzegące granic. W wyniku jednego z takich starć zniszczony został nawet policyjny radiowóz. Od piątku do niedzieli na granicy polsko-białoruskiej doszło łącznie do 150 prób nielegalnego przedostania się na naszą stronę. Imigranci używali nawet pontonów, aby nielegalnie przepłynąć rzekę Bug i dostać się do naszego kraju. Imigranci różnymi możliwymi sposobami i drogami w województwie podlaskim próbowali wedrzeć się na teren Polski. Po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano próby nielegalnego przekroczenia granicy w okolicach Nowego Dworu. Tam grupa 15 imigrantów próbowała wedrzeć się na nasze terytorium, ale zapobiegli temu polscy funkcjonariusze. Polskie służby standardowo, kiedy odpierały ataki przybyszy, byli obrzucani kamieniami i konarami, a efekcie czego zniszczeniu uległ policyjny radiowóz. Na odcinku obejmującym teren powiatu bialskiego, lubelskie, funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali podczas weekendu 3 grupy, łącznie blisko 40 osób, na granicy polsko-białoruskiej. Próbowali oni przekroczyć granicę z Białorusią i przedostać się do Polski przez rzekę graniczną Bug, wykorzystując do tego celu łodzie pontonowe. Osoby te nie wymagały pomocy medycznej. Dostarczyliśmy im posiłki, napoje, koce, mówił rzecznik Straży Granicznej. Obywatele Afganistanu, Somalii, Indii i Pakistanu zostali zawróceni przez polskie służby na stronę białoruską. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, nie byli oni zainteresowani ubieganiem się o azyl w Polsce. W poprzednim tygodniu również w bezpośrednim starciu z nacierającymi na granicę imigrantami ranny został polski żołnierz, który został trafiony konarem i wymagał hospitalizacji. Na szczęście tym razem nie było to nic poważnego i po badaniach mundurowy powrócił do pełnienia służby na granicy polsko-białoruskiej.